Może pani się przedstawić? Mogę. Mam się przedstawić, tak? Tak. Jestem chłopowiec Jadwiga. Jestem Józefa Olczak z domu Cichowska. Urodzona 8 lipca 1938 roku. Ja nazywam się Kazimiera Pertyk, mieszkam w Szczańcu od 1945 roku. Przyjechaliśmy z Kresów Wschodnich, nie? Teraz Ukraina. Ja przybyłam ze Stanisławowa. Urodziłam się 12 lutego 1942 roku w Zagórzu Konkolnickim, powiat Rochatyn, województwo Stanisławów. Moje nazwisko Rybczyński Feliks, urodzony 25 lutego 1935 roku, miejscowość Herbutów, powiat Rochatyn. No jak zaczęła się wojna, miałam 8 lat. Nie? Jako dzieci to my się cieszymy, że samoloty latają, a nie mieliśmy pojęcia, co to znaczy wojna. Wie pani, jak głód wygląda? Wszystko takie żółte. Tak patrzy człowiek głodny i patrzy i tego wszystko takie żółte jest, nie jest naturalne od głodu. Tylko pamiętam, jak ojciec szedł na wojnę. To każdy się dziwi, że ja jako miałam wtedy rok i 2 miesiące, że ja to pamiętam. Mama mnie trzymała na ręce, bracia stali obok, no tam sąsiedzi powychodzili, a ojciec wsiadł na wóz i tam sąsiad do tego punktu go odwoził. To tak pamiętam, całą tą drogę stała, mama płakała, aż wóz zniknął i poszedł na wojnę. Jechaliśmy tutaj naprzód do Świebodzina, my przyjechali, to w bydlęcym wagonie jechało kilka rodzin z dziećmi małymi. Ja miałam 4 latka, siostra moja miała 2. W dniu wielkanocnym, to był miesiąc marzec, żeśmy się podzielili jednym jajkiem i żeśmy się załadowali do tych wagonów i miesiąc czasu jechaliśmy do Świebodzina. Każdy miał taki mały kątek, węzełki i tak koczowaliśmy w tym wagonie. Na wsi myśmy wszystko zostawili, cały dobytek. Kury, świnie, konie, wszystko zostało, bo Niemcy nie pozwolili wyjechać pociągiem, więcej towaru wziąć, tyle co można było wziąć do ręki. A więc co mama wzięła? Taką żywność, aby zjeść coś było, nie? I pierzynę, bo dzieci małe, nie? To miałem 9 lat. Jechała taka kobieta z synem, a mąż był na wojnie. I ona siadała jak... Bo pociąg jechał wolno, więc ona siadała tak przy otwartych, odchylali drzwi, wiadro przewracała do góry dnem, siadała, syna między nogi i mu przytłukła. Do Tarnowa dojechaliśmy
to wojsko nam zabrało wagony, te tak zwane bydlęce wagony, ale kryte. Wojsko zabrało, a nam dali węglarki niekryte, bez dachu. Jak były takie przystanki, dajmy na to, na bocznicę się zjeżdżało, nie? To wysiadali, tam jedzenie nam dawali, wody trzeba było wziąć, nie? I tak, i jak my już tam trochę pobyli, nie, to tam ile tam, godzinę, dwie czy trzy, i znów siadało się do tego wagonu i znów jechało się do następnej tej jakiejś tam stacji. No to dwa tygodnie z Łańcuta, nie? To przecież jak blisko. Warunki okropne, bo to jest taki miesiąc, że jeszcze i śnieg, i deszcz, bez zadaszenia. Nie można było nic ugotować, bo pociąg jak ruszał, to wszystkie talerze i garnki z takiej, że tak powiem, nazywają taką kuchnię koza, nie? Palone było, to wszystko leciało na ziemię. Było bardzo ciężko. Nie było ani gdzie prać, ani co. Brudne my byli, głodne my byli, wszy chodziły, wszystko było. Ale dzięki Bogu my przeżyli. Przeżyliśmy to, nie? Tu były w Szczańcu dwa domy wolne. A tak było 100% Niemców. Mieszkali Niemcy. Także czuliśmy się niezbyt dobrze. Ale była taka nadzieja, że to jak tylko wojna się skończy, to my z powrotem pojedziemy na swoje. No tu u nas ten Niemiec, co tutaj był, to umarł, a miał takiego pieska, Ingo się nazywał, taki biało-rudy pies, jak umarł. Pochowali go tu w Szczańcu na cmentarzu, to ten pies chodził codziennie na cmentarz. Ten Niemiec był takim sekretarzem partii NSDAP. Niemieckiej. Sam był, bo już rodziny nie było. On sam został i po dwóch czy trzech tygodniach już front przeszedł dalej, w kierunku Berlina szli, to on wywiesił flagę niemiecką Hakenkreuzem. No to żołnierze radzieccy się z nim zaopiekowali, wyprowadzili go za stodołę i zastrzelili tam za to, że on wywiesił tą flagę. Były okresy, że naprawdę nie mieliśmy co jeść. No bo zanim, przecież tu kur czy świń nie można było przewieźć, to zanim myśmy się dochowali kury, zanim świni, no to upłynął jakiś czas. Jak mieliśmy krowę, to i mleko trzeba było zdawać, i ziemniaki, i zboże, wszystko było, to kontyngent się nazywał. Trzeba było dla państwa zdać to wszystko. No, a raz mieliśmy jedną świnię i przed Wielkanocą ta świnia nam zdechła, to my tak płakaliśmy wszyscy. Ja jak byłam młoda, to jeszcze należałam do, nie wiecie, może jest to opisane w historii, było nazwane SP, Służba Polsce. Na czym to polegało? Na czym to polegało? Jak były w Szczańcu domy zburzone po wojnie, tu był dom naprzeciw szkoły, taki duży budynek, później drugi dom był za plebanią Dziewęcel, ma nie? Tam przestrzeń taka. I mieliśmy takie ćwiczenia jakby wojskowe, nie? Takie coś to było. To było takie niedobrowolne, tylko takie obowiązkowe. Rozgruzowaliśmy te budynki. No to były i chłopcy, i dziewczęta. A te cegły to szły na budowę Warszawy. A pamiętam jeszcze pan Dorożyński, bo zapisywali do kołchozu, nie? I tutaj kołchoz był w tym PGR-ze, nie? W
kiedy później PGR był, nie? Czyli ten naprzeciwko kościoła to był. Tak, tak, tak. No i my razem siedzieli, a jego ojciec się nie chciał zapisać i mój też. I pamiętam, pan Dorożyński zawsze tak, ty kułaczko, a do niego, ty kułaku. Bo mój tata był na przykład tutaj prześladowany przez jakiś czas. To ja pamiętam, jak pisali mu na tym, że kułak na bramach. Pisali jemu, ale mój tata był już półsierota, bo dziadek, jak to się mówi, i rodzeństwo miał po drugim już małżeństwie dziadka, nie, to rodzeństwo. I tam na tych bramach to nieraz i to mył, malował, no on przeszkadzał. No on jak tu przyjechał, to w więzieniu siedział tu, go zamknęli, no bo był w AK, teraz można mówić, a w ten czas nie wolno było. Już jak tutaj przyjechaliśmy na ten zachód, to myśmy zawsze, najwięcej to utrzymała babcia moja, nie? Bo ja to byłam taki dzieciak, nie? Przyjechałam, miałam 14 lat, a ty masz ile teraz? Też. O, no widzisz, to ja, podobało mi się tutaj, ale my ciągle myśleli, że my wrócimy na swoje, na wschód, że jak przejdzie ta wojna, to my wrócimy. Ciągle Jeziorański, że niedługo wrócicie, niedługo wrócicie. Już moi rodzice poumierali. Ja już mam 80 lat też i jakoś nie wracamy. A mówiąc szczerze, chętnie bym wróciła, bo jak byłam tam, byłam 3 razy. Piękne tereny, piękna ziemia. Ja bym dzisiaj tam wróciła, gdyby tam była Polska. To są zdjęcia z dożynek, ale już proszę zobaczyć, tu są i konie, i ciągniki, oczywiście flaga biało-czerwona Polska. To jest centrum Szczańca. A tu jest budynek szkoły, tam z tyłu. Taka była stodoła, nie, Pawełku, tu, gdzie Józek Chłopowiec tam mieszka, na środku, gdzie ten zakręt jest. To my tam grali w kiczkę, podchody. Nie było toalety w domu, tylko była tutaj pod murem. To jak rodzice jechali na pola, to my bawiłyśmy się, dziewczyny, no to takie jeszcze dzieci, to w teatr bawiłyśmy się. A że nie było tej sceny, więc to była taka klapa na ubikacji, to zakładałyśmy, kładłyśmy jakiś koc czy tego, więc to była scena, a na dole była publiczność, inne dzieci i tak bawiłyśmy się, różne wierszyki, różne tam tańce, zabawy w ubikacji. Z nami przyjechała babcia, mojego ojca, mama, no i nas tak bawiła, nie? A mama czasami nas biła. A babcia nosiła taką szeroką spódnicę z falbanami, to my pod tą spódnicę się chowali. Tak, to już mama nas nie biła, no bo nie będzie babcia biła po nogach, nie? A pamięta może pani ulubione danie? Kiedy pani mama gotowała? Aha, ulubione danie to były gołąbki, rosół, naleśniki. Pierogów ruskich nie lubiłam. A moje dzieci lubią. Co tam było? No wszystko się jadło. Nie? Tak jak i teraz. Tak jak i teraz, nie? I pierogi się gotowało, i rosół był, i mięso było, i wszystko było, nie? Na Boże Narodzenie to była słynna kucia. Musiała być pszenica. I później, jak już była odluszczona, to się gotowało, mak się gotowało, dodawało się miodu, bakali różnych, tak, tego, i to było dobre. No najważniejsze to są te pierogi. Najważniejsze pierogi. Cała rodzina lubi bardzo pierogi. Makowiec, pączki były przepyszne, to ja do dzisiaj nie umiem takich pączków zrobić. Czy Szczaniec bardzo się zmienił od tamtego czasu? No, pewno, że się zmienił.
Tu dużo się zmieniło, dużo się zmieniło. Jak cioci kiedyś z Gdańsku powiązywała, on 80 też lat ma, ona stąd pochodzi, to ona mówi tak, Jezu, ja tu przyjechałam tego, a teraz jak mówię, pokazują, bo to nieraz to nagrają na tych kamerach czy coś, mówi, ja bym zabłądziła. Jakby mnie wysadzili na początku Szczańca, to ja bym nie wiedziała, gdzie ja jestem. Wyjdziesz na ulicę, tak jakby wszyscy powiem, nie rady, nikogo nie ma. Wszyscy siedzą w domu, nie? No to telewizor gra, a to ktoś ma zajęcie, a to no, taka jest prawda. Czegoś brakuje, tej więzi, brak tej więzi, wie pani, tak. Takiej wspólnotowej więzi, brak. Ten raz inne ludzie, teraz do każdej nie czepiaj mnie, nie rusz mnie, jedziesz w pociągu, no to... No nie wiadomo, czy wolno przeszkadzać, czy nie. A w ten czas to właśnie nawiązywało się te kontakty. Po każdego domu była ławeczka. Ludzie siedzieli pod wieczór, nie było telewizji, nie było niczego, nie? Porobili w polu obrządek i weszli na ulicę, jak latem, posiedzieć. A jak była zima, to się chodziło piórka skubać. Od sąsiada, do Jaroszewskich też chodziłam, czy Jaroszewska do mnie też. Nie? Jeden drugiemu pomagał, jak mu pamiętam, ojciec jak zabijał świnie, to pół świni rozdał. Sąsiadom właśnie. Tak. Za tydzień sąsiad bił następny, znowu pół świni rozdawał. Także, a nie było lodówek, zamrażarek. To do Bożego Narodzenia myśmy zawsze mieli świeże mięso. Taka była serdeczność. Ale rodzina się jakby łączyła bardziej, nie tak jak teraz rodzina od rodziny ucieka. Ten raz się bardziej łączyła i więcej ta więź taka była i ta historia i wspomnienia i to wszystko to więcej było. Teraz ludziom się bardzo dobrze powodzi, nie tak jak po wojnie. Ale wszyscy, po wojnie byli równi wszyscy, a teraz są równi i równiejsi. No 20 lat temu. Czyli od początku? Od początku właśnie. Wszyscy wyszliśmy z kościoła akuratnie i Tereska stała i mówi, a może założymy chór? Zaprosiłam na kawę, na ciasteczko, bo już się wcześniej przygotowałam, na herbatkę, do Domu Kultury. I panie przyszły i zaakceptowały pomysł. I 4 listopada przyjmujemy datę, że 4 listopada 1999 roku powstał zespół Osorgia. Było nas z początku chyba 7 osób. I ten pan, o którym pani mówiła, że się z nim bawiła tak, jako dziecko. Tak, tutaj. Żurawiecki. No bo siedział z tyłu w kościele za mną i słyszę, no tak ładnie śpiewa. A on tutaj mieszka, mieszkał tutaj. Tu dom jego widać, nie? I ten ja mówię, może byś ty przyszedł do Osorii śpiewać? On mówi, a kiedy? Ja mówię, no w poniedziałek, ale czekaj na mnie i to pójdziemy razem. No i tak było i do dzisiaj śpiewa. Co pani najbardziej zostało w głowie z domu rodzinnego?
z domu rodzinnego. No, dziecko, u nas były góry Karpaty, nie? Piękne widoki, piękne. Myśmy wychodzili na te góry jak dzieci, nie? No, wszystko byłoby dobrze. Wszystko było dobre, dopóki nas nie zaczęli te Ukraińcy męczyć, nie? Bo myśmy mieszkali na wsi, więc na wsi tak, no, mordowali po prostu. To ja pamiętam, ojciec z sąsiadem, z tym Pawlikiem, wykopali taki schron. Tam była słoma, na słomę kładli kocy i kobiety z dziećmi na noc i starsze osoby szły tam spać, zasuwali taką pakę z ziemią, żeby nie było widać, a sami z widłami pilnowali, żeby banderowcy nie napadli z widłami. Bo jak idzie wojna, to zaszczelicie, nie? No wojna. A tu szli z siekierami, z nożami. No to był mord, nie? To nie było takie, tylko to mordowanie po prostu tych ludzi. Przychodzi posłaniec z sąsiedniej wioski, że rodzina wymordowana. No to ja byłam dzieckiem, to tam nie widziałam, ale jak mu pojechali, to oni tak stół odsuwali, kazali się kłaść krzyżem głowami do przodu, do podłogi i odrąbywali głowy. Jak mówili, kobietom piersi obcinali, brzuchy rozcinali. No, to było straszne. Ginęła, została zamordowana moja siostra, miała 20 lat, kuzynka 18 lat i ciocia, czyli siostra mojej mamy, mając 50 lat. W jednej nocy wszyscy zginęli w okropny sposób przez UPA. Taki w tej drugiej wiosce, skąd jest Rybcińska Kasia, nie? Tam jej rodzice stąd, nie? To tam mordowali wioskę, palili, a to było od nas tylko 3 kilometry, nie? To było widać, te łuny ognia, te psy były i to coś, to jest nie do przeżycia, ale ludzie przeżyli, ludzie wszystko przeżyją, nie? No, to tak przetrwaliśmy, ale też byli wszędzie źli i dobrzy ludzie, bo właśnie ten ojciec miał przyjaciela Ukraińca. To on zawsze mówił: Ignac, ty jeszcze nie wyjeżdżaj. Jak będzie kolej na ciebie, bo mieli plany, to ja ci powiem. No i faktycznie, nie wiem, czy ojciec był rok, nie wiem, bo ja jeszcze wtedy mała byłam. Dopiero potem przychodzi kiedyś i mówi: teraz już wyjeżdżaj, bo już jesteście wy w planie. Tak to wygląda, dzieci, tak? Wy tak nie wybrzydzajcie rodzicom, bo macie, więc jak to mówi, Amerykę macie teraz, bo jedzenie jakie chcecie i dobre jedzenie jest, tego, a jeszcze wybrzydza się, wie pani. Bo to się wie, co znaczy, jak się chce jeść. O, to, a co, mleka widział albo tłuszczu? Gdzie tam? Skąd? Bieda była okropna. Okropna była bieda. To nie jak teraz dzieci do szkoły, on ze skrzynką nie będzie brał chleba. Także teraz ja patrzę na tą młodzież, na te dzieci, to naprawdę myśmy jako dzieci to przeżyliśmy bardzo dużo. Nie mieliśmy dzieciństwa. Takie jest życie. Ja mówię, nie życzyłabym nikomu, bo to zdaje się, że to tak jakby film był taki, nie? I urwał się, że człowiek tyle może przeżyć. Człowiek wytrzyma dużo.